Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Paulina powoli otworzyła oczy, a raczej próbowała je otworzyć. Zaschło jej w gardle. Czuła nieznośne pragnienie. Chciała się ruszyć, ale ciało odmawiało posłuszeństwa. Jej ręce i nogi, jakby wypełnione ołowiem, pozostały nieruchome. Boże, gdzie ja jestem i dlaczego jestem w takim stanie? Jej umysł szalał. Panika. Zimno i wilgoć niczym wąż zaczęły rozchodzić się po jej ciele. Jej mięśnie natychmiast zaprotestowały, wysyłając do mózgu sygnały o bolesnej sztywności wszystkich kończyn. Paulina zacisnęła zęby, próbując stłumić jęk. Pokój był jasny. Ściany pomalowane na biało i sufit w tym samym kolorze. W powietrzu unosił się ostry zapach dezynfekcji, zmieszany ze słabym zapachem leków. W rogu migotał słabo monitor z bijącą na nim linią elektrokardiogramu. Każdy błysk zielonego światła odliczał kolejną chwilę życia pacjentki, w rytm bicia jej serca. W pomieszczeniu panowała cisza, przerywana jedynie cichym buczeniem aparatury i szumem systemu wentylacyjnego. Przez mgłę Paulina zaczęła rozpoznawać zarysy postaci stojących przy jej łóżku. Jedną z nich był mężczyzna w wieku około 45 lat. Zaokrąglony brzuch, którego nie mógł ukryć nawet garnitur. Na nadgarstku miał drogi zegarek. Zegarek? Dokładnie. Gdzieś go już widziała. Oczywiście, że widziała. Osobiście kupiła go mężowi na rocznicę ślubu. Niewiarygodna cena, złoto najwyższej próby. To Mateusz, mąż. Obok męża, jak cień, stała nieznajoma kobieta. Kim ona jest? Kobietą z branży medycznej? Nie wygląda na to. Wygląda na młodszą od Mateusza. Ile ma lat? 30? 35? Wygląda dobrze. Dużo lepiej niż ja. Prawie nie ma zmarszczek. Nie tak jak ja. Paulina myślała wciąż, nie wiedząc, co dalej. Serce ścisnął jej wewnętrzny ból. Czy naprawdę przegapiła coś ważnego? Na szczęście goście nie zauważyli jej przebudzenia i rozmawiali o swoich sprawach, nie zauważając jej opadających powiek. Zawsze była taka inteligentna, taka zdeterminowana, ale niestety wiek zrobił swoje, zauważył Mateusz przyciszonym głosem. Paulina zacisnęła zęby. Wiek? Ma dopiero 48 lat, a Mateusz jest 2 lata młodszy, a mówi o niej jak o staruszce. Tymczasem jego towarzyszka, przyciśnięta do niego całym ciałem, odparła cicho. Przepraszam oczywiście, ale kluczowym słowem w twoim zdaniu było. Wiesz, zawsze uważałem, że zasługujesz na to, co najlepsze i zasługujesz na szczęście, kochanie. Paulina poczuła, jak krew napływa jej do twarzy, a policzki płoną gniewem i bólem. Słyszała też, jak Mateusz słodko grucha, rozmawiając z małym Bachorem i planując jego nowe życie, nie zauważając, że ona wszystko słyszy i rozumie. Masz rację, Seweryno, odpowiedział i pogłaskał ją lekko po plecach. Zasługiwałem na to od dawna. Tyle lat cierpiałem, tyle zniosłem, ale teraz to się skończyło. Nowe życie, czyste konto. Biorę sprawy w swoje ręce i idę dalej. Mateusz, nie martw się, zawsze jestem przy tobie, powiedziała Seweryna. W tym momencie jej mąż uśmiechnął się tajemniczo i wyjął z kieszeni marynarki aksamitne pudełko. Paulina zobaczyła, jak Mateusz ochoczo je otwiera, pokazując Sewerynie olśniewający, błyszczący naszyjnik. To dla ciebie, kochanie. Za to, że zawsze jesteś przy mnie. Powiedział, przytulając swoją kochankę. A ja nigdy jej nie kochałem. To był tylko nawyk. Paulina zadrżała. Nagle zapragnęła krzyczeć, rzucić się na nich, opowiedzieć, jak go kochała i jak ofiarnie poświęciła mu swoje życie, jak przez 20 lat walczyła o ich rodzinę, o miłość, której on teraz tak łatwo się wyparł i wyrzekł z pogardą. Och, dziękuję, co za piękność. Seweryna westchnęła i z podziwem pogłaskała naszyjnik. Będzie mi przypominał o twojej miłości. Chcę, żebyś wiedział. Tylko ciebie kocham, powiedział Mateusz i bez skrępowania zaczął ją obejmować jak sfrustrowany uczeń na pierwszej randce. Paulina zamknęła oczy, z trudem powstrzymując łzy.
Dobrze, że mąż i kochanka przesunęli się bliżej środka pokoju i nie widzieli jej twarzy. Nie mogła uwierzyć, że to się tak łatwo skończyło. Życie rodzinne zostało zniszczone w ciągu zaledwie kilku minut. Powinniśmy już iść, powiedział Mateusz, z trudem odrywając się od Seweryny. Czuję się trochę niezręcznie. Wiesz, że nalegałem na konsylium, żeby odłączyć Paulinę od maszyn. Dali jej kolejne 24 godziny i koniec. Myślę, że mi za to podziękuje. Po co żyć jak warzywo, prawda? Też tak myślę. Co na to twój syn? Seweryna zapytała najdelikatniej, jak potrafiła, i przygryzła kokieteryjnie wargę. Dlaczego synu Ksawery jest teraz na drugim końcu kraju? Kończy uniwersytet i nie jest nasz. Jest adoptowany. Ale uważam go za swojego. Paulina też. Zabraliśmy go z sierocińca, kiedy Paulina źle rodziła. Zresztą to niepotrzebne. Ksawery całkowicie mnie wspiera. Zwłaszcza po tym, jak dowiedział się, co mu się należy z testamentu. Mówiłem o Paulinie przed operacją. To się nie uda. Choroby, na które nie ma lekarstwa. Po prostu nie chciała przez to przejść. A oto rezultat. Leży jak mumia. Seweryna zgodziła się. Wcześniej nie interesowały jej relacje w rodzinie kochanka. Teraz też nie. Najważniejsze, że na jej karcie bankowej zawsze były pieniądze i że Mateusz przynajmniej raz na jakiś czas wpadał w odwiedziny. Wkrótce kochankowie wyszli, a drzwi cicho się za nimi zamknęły. Paulina odetchnęła z ulgą. Przez chwilę wydawało jej się, że słyszą szaleńcze bicie jej serca. Gdy pokój opustoszał, Paulina mogła wreszcie otworzyć oczy i rozejrzeć się. Nic, wszystko w porządku. Damy radę. Z synem też jest dobrze. Nie wiedział, co się dzieje, i zaaprobował ucieczkę. Odłączyć matkę od maszyn podtrzymujących życie. Co ja ci takiego zrobiłem, Ksawery? Ile samochodów rozbiłeś w ciągu ostatniego roku? 3, 4? A może 5? To ma sens. Nielimitowana karta w kieszeni. Czego tu nie lubić? To dar niebios. W przeciwnym razie mamy do czynienia z napadem i pobiciem barmana. Wybita witryna sklepowa. Przeprowadził się na studia do innego miasta, żebym nie musiała go pouczać. Może to jednak moja wina. Torturowałem syna swoim moralizatorstwem. Zastanawiałem się, co myśli Paulina. W tym momencie zrozumiała. Życie zmieniło się na zawsze. Zdała sobie sprawę, że nie jest już kobietą, którą była kiedyś. Była zdruzgotana, obrażona, zdradzona, ale wraz z tym w jej duszy narodziła się nowa siła, determinacja, by przetrwać, wytrwać i ukarać tych, którzy ją zdradzili. Drzwi do pokoju otworzyły się i wszedł mężczyzna w wieku około 25 lat. Miał na sobie zielony mundur sanitariusza, a na jego plakietce widniał napis Bartłomiej. Gdy zobaczył, że pacjentka się obudziła, zawołał zaskoczony. Oprzytomniałeś? Myślałem, że już po was. Paulina uśmiechnęła się słabo i nawet próbowała zażartować. Pogłoski o mojej śmierci były mocno przesadzone. Bartłomiej uśmiechnął się, po czym nagle pociemniał. Widzisz, twój mąż zabrał głos na konferencji lekarskiej i powiedział, że skoro od kilku dni jesteś nieprzytomna po operacji, to lepiej będzie cię wyłączyć, ale nie wszyscy się z tym zgodzili. Możesz sobie wyobrazić, że zdania były podzielone prawie pół na pół. Wszystko sprowadziło się do jednego głosu. Nowy lekarz, jeden z tych z wymiany, powiedział, że powinniśmy poczekać. Ogólnie rzecz biorąc, miałeś szczęście. Operację przeprowadził osobiście szef oddziału. Wskrzesił cię z martwych. Mój mąż chciał wyciągnąć wtyczkę. Paulina mamrotała słabo. Dlaczego? Mateusz powiedział, że skoro jesteś w śpiączce, to nie ma sensu utrzymywać cię przy życiu i marnować pieniędzy. Sanitariusz odpowiedział zakłopotany, jakby wstydził się postępowania jej męża. Paulina poczuła, jak fala mdłości, spowodowana uświadomieniem sobie przykrej prawdy, podchodzi jej do gardła. Mateusz chciał się jej pozbyć, by móc być ze swoją kochanką. Teraz czuję się lepiej, wyszeptała Paulina. Wszystko słyszę i rozumiem.
Bartłomiej odwrócił wzrok, jakby nie mógł znieść prawdy, która została mu wyjawiona. Wyjął z kieszeni telefon i wybrał czyjś numer. Kacper. Powiedział do słuchawki. Pacjent się obudził. Tak, ze śpiączki. Niech ocenią, co się dzieje. Nie, nie potrzebujemy zespołu. Tak, jestem pewien. Powiedziawszy to, Bartłomiej odłożył słuchawkę i podszedł do jej łóżka. Zaraz przyjdzie lekarz i wszystko ci wyjaśni. Paulina skinęła głową, ale jej myśli wirowały w wirze emocji. Złość, uraza, niedowierzanie. Jej mąż, mężczyzna, z którym spędziła ostatnie 20 lat, chciał się jej pozbyć, jak zmęczonej zabawki. Wkrótce do pokoju weszła lekarka. Paulina, powiedział Kacper, zwracając się do niej. Cieszę się, że się obudziłaś. Twój stan jest stabilny, ale będziesz potrzebowała trochę czasu, żeby dojść do siebie. Szczerze mówiąc, zaskoczyłaś mnie. Szczerze mówiąc, niewiele osób spodziewało się korzystnego wyniku. Na szczęście nie byłem jedną z nich. Bartłomiej nie będzie kłamał. Paulina uśmiechnęła się koniuszkami warg i powiedziała cicho. Jestem ci bardzo wdzięczna, ale mam do ciebie prośbę. Zdaję sobie sprawę, że może ci się to wydać absurdalne lub dziwne. Ale czy mógłbyś na razie zachować mój majątek w tajemnicy? Żeby mój mąż o niczym nie wiedział. Nadinspektor zmarszczył brwi i wymienił półkrótkie spojrzenie z wyciągniętym Bartłomiejem. Cóż, myślę, że mogę spełnić twoją prośbę. Nie mogę obiecać długiego milczenia, ale dam ci kilka dni. Wracaj do zdrowia i dużo odpoczywaj. Bartłomieja oddam do twoich usług. To najlepszy pielęgniarz na oddziale. W zasadzie w całym szpitalu. Był mistrzem pływania. Zdecydował się zostać pielęgniarzem. Bartłomiej spuścił oczy w zakłopotaniu. A Paulina z uśmiechem patrzyła na tego miłego, wysokiego faceta. Przystojny, co tu dużo mówić. Ach, młodość. Paulina też kiedyś taka była. Ale lata mijają. Ma dopiero 48 lat, a niedługo będzie miała 49. Oczywiście nie jest już dziewczynką, ale co to za wiek. Wciąż ma po co żyć. Nie na darmo mówi się, że życie zaczyna się po 40. Kacper wyszedł z pokoju. Bartłomiej został jeszcze chwilę, po czym po cichu opuścił pokój. Paulina z uśmiechem obserwowała, jak porusza się na palcach z zaskakującą, jak na swój wzrost, zwinnością. Mateusz kiedyś też taki był wysoki i postawny, ale teraz miał brzuch w kształcie kuli ziemskiej. Dodał sobie jednak krzepy w oczach. Nabrał pewności siebie. Taki człowiek powinien być co najmniej dyrektorem fabryki. A on wciąż pracuje jako asystent Pauliny. A to dlatego, że nie można mu powierzyć niczego poważnego. Tak to jest, gdy ma się duże ambicje, ale niewiele z nich pożytku. Jeśli wyśle się go na negocjacje biznesowe, na pewno zawiedzie, upije się i zacznie się awanturować, niwecząc wszystkie wysiłki żony. Ale ona nie żywiła do niego urazy. Jak to mówią, każdy uczy się tego, co ma robić. Niektórzy ludzie są dobrzy w interesach, inni nie. I tak samo jest z Ksawerym. Wygląda na to, że się stara. Chce odnieść sukces, ale kiedy trafia do klubu nocnego, wpada w szał. Walczy o swoje pieniądze, jest prawdziwym imprezowym zwierzęciem. Kto powinien się wstydzić? Jego mama i tata są daleko, nie zbesztają go. A pieniądze rozwiązują wszystkie problemy. Najważniejsze, żeby mama nie zapomniała spłacić pożyczki. Oczywiście Paulina wszystko rozumiała i nieraz się powstrzymywała, mówiąc: nie musisz rozpieszczać syna. Niech zacznie zarabiać, tak jak robiła to w dzieciństwie, a i w młodości. Ani chwili spokoju, ale lata 90. Przepychanki z gangsterami, te wszystkie dachy, strzelaniny, nawet pamiętać nie chce. A gdzie do tego ma się Ksawery? Jego życie to teraz raj na ziemi. Jak mawiał ktoś sławny, ciężkie czasy czynią silnych. Zgadza się, to się zgadza. Leżąc na szpitalnym łóżku, Paulina błogo zamknęła oczy i zatopiła się we wspomnieniach. Śmiesznie jest mówić, że przynajmniej tutaj choć raz odpocznie, ale wszystko jest na jej głowie. Biznes, rodzina, dom,
Wspomnienia z dzieciństwa, młodości i miłości wypłynęły przed nią tak żywe, wyraźne, jakby wydarzyły się wczoraj. Paulina znów widziała siebie jako małą dziewczynkę biegnącą zalaną słońcem leśną ścieżką. Powietrze wypełniał zapach sosnowych igieł i mokrej ziemi, a obok niej ojciec, wysoki, posągowy, o życzliwych oczach i zaroście na brodzie, kłującym jak u geologa. Ulubiony ojciec Bogumiła, robotnik leśny i człowiek, którego imię wciąż przyprawiało ją o drżenie duszy. Tatusiu, co to za ptak? Zapytała mała Paulina, wskazując na jaskrawo ubarwioną muchówkę siedzącą na gałęzi. To sikorka, odpowiedział Bogumił, uśmiechając się. To bardzo pożyteczny ptak. Pomaga chronić las przed szkodliwymi owadami. Paulina uwielbiała takie spacery. Ojciec zawsze opowiadał jej wspaniałe historie o mieszkańcach lasu, o drzewach, o tym, jak ważna jest ochrona przyrody. Jego głos brzmiał jak kojąca kołysanka, a silne i ciepłe dłonie dawały jej poczucie bezpieczeństwa. Ich dom stał na obrzeżach małej wioski otoczonej gęstym lasem. Mały drewniany, z rzeźbionymi listwami i bujnym klombem przy ganku, był wypełniony miłością i światowym komfortem. Mama pracowała jako kucharka w fabrycznej stołówce, do której codziennie dojeżdżała pociągiem. Paulina często pomagała jej w kuchni, obserwując, jak sprytnie mama radzi sobie z jedzeniem i z prostych składników, tworzy prawdziwe kulinarne arcydzieła. Aromat świeżych wypieków, zupy grzybowej, smażonych ziemniaków to był zapach dzieciństwa, zapach domu, który wciąż rozgrzewał jej duszę. Paulina, pomóż, proszę, powiedziała mama, stawiając przed nią miskę z mąką. Potrzebne ciasto na placki ziemniaczane. A Paulina pomagała z przyjemnością, za każdym razem coraz sprawniej i umiejętniej gotując. Niestety jej dzieciństwo przyćmiło jedno nieszczęście. Kiedy miała 7 lat, w lesie wybuchł pożar. Ogień o oszałamiających rozmiarach. Bezlitosny ogień pożerał drzewa tak szybko, jakby były suchymi trzcinami, a nie stuletnimi sosnami i dębami. Tata, jak na strażnika leśnego przystało, rzucił się na ratunek, ratując ludzi i zwierzęta na chronionym obszarze. Ale ogień był silniejszy. Wkrótce pojawiło się realne zagrożenie, że osada stanie w płomieniach. Zdając sobie sprawę, że liczą się minuty, Bogumił wskoczył do ciągnika rolniczego i zaczął orać ziemię wokół osady, aby zablokować drogę do pożaru. Metoda ta była dość skuteczna, zwłaszcza że sprzęt gaśniczy z okolicy został przeniesiony w inne miejsce. Śmierć dogoniła młodego leśniczego prowadzącego traktor, gdy ten wykonywał ostatnią bruzdę. Tatusiu, tatusiu! Paulina, wtedy jeszcze mała i krucha, kurczowo trzymała się spódnicy matki. Łzy spływały po jej twarzy gradem, nie przynosząc ulgi. Henryka przytuliła Paulinę mocno do siebie, próbując ukoić jej ból. Odejście głowy rodziny pozostawiło głęboką ranę w duszach matki i córki. Ranę, która nigdy się nie zagoi. Po tragicznym odejściu ojca życie Pauliny zmieniło się. Było więcej ciszy, więcej samotności. Mama pracowała długie godziny, starając się zapewnić im godne życie. Ale Paulina czuła, jak bardzo brakuje jej ojca, jego ciepłych rąk, miłych słów. Szkoła stała się dla niej miejscem, gdzie mogła znaleźć nowych przyjaciół i zanurzyć się w świecie wiedzy. Ale w tym nowym życiu był jeden problem, który bardzo martwił Paulinę i sprawiał, że czuła się niezręcznie i niepewnie. Po śmierci ojca zaczęła się jąkać. Jaka będzie następna lekcja? Zapytała, próbując wymówić zdanie, ale słowa były niewyraźne. Myliły się, powodując drwiny i szepty kolegów z klasy. Była zawstydzona, zraniona, urażona. Starała się unikać kontaktów towarzyskich. Siedziała sama na przerwach, czując się obco i samotnie. Paulina, nie martw się, powiedziała jej wychowawczyni Dominika, miła i mądra kobieta. Jesteś mądrą, zdolną dziewczynką. To tylko mała trudność, którą pokonasz. Dominika poradziła jej wizytę u logopedy, a Paulina, wspierana przez mamę, znalazła w sobie siłę,
by się na to zdecydować. W gabinecie Bronisławy, na ogół miłej kobiety o łagodnym głosie, Paulina poczuła się znacznie spokojniejsza. Logopeda cierpliwie uczyła ją, jak prawidłowo oddychać, jak wymawiać głoski, jak wykonywać ćwiczenia i jak czytać ze słuchu. Nie spiesz się, Paulino, powiedziała Bronisława, uśmiechając się. Wszystko się ułoży. Najważniejsze to uwierzyć w siebie. I Paulina uwierzyła w siebie. Ćwiczyła ciężko, stopniowo pokonując strach przed jąkaniem. To właśnie tam Paulina poznała Alojzego, jąkającego się tak jak ona. Był w wieku Pauliny, szczupły, miał ciemne włosy i piegi na nosie i policzkach. Alojzy z trudem wymówił swoje imię. A ja jestem Paulina, odpowiedziała dziewczyna. Wreszcie poczuła, że nie jest sama. Jest jeszcze ktoś, kto ją rozumie i czuje to, co ona. Alojzy i Paulina zaprzyjaźnili się. Razem chodziły na terapię logopedyczną, razem pokonywały trudności i razem cieszyły się z małych zwycięstw. Paulina, lubisz czytać? Zapytał Alojzy, gdy wychodzili z gabinetu Bronisławy. Tak, bardzo. Lubię książki o przygodach, o miłości i dalekich podróżach. I lubię poezję, powiedział Alojzy. Sam chcę się nauczyć je pisać. Na pewno potrafisz, uśmiechnęła się Paulina. Zrodziło się między nimi uczucie, którego nie potrafili jeszcze zrozumieć ani opisać. Było to coś lekkiego, ciepłego, tajemniczego, coś, co nazywało się pierwszą miłością. Paulina, jesteś taka piękna, powiedział Alojzy, rumieniąc się zawstydzony. Dziękuję, to przyjemność. A ty jesteś miły, odpowiedziała Paulina. I serce zabiło jej mocniej. Wkrótce przyjaźń dwojga uczniów przerodziła się w gorące uczucie. Spotykali się potajemnie w parku, spacerowali trzymając się za ręce, czytali sobie wiersze i marzyli o przyszłości. Paulina, która jeszcze niedawno cierpiała z powodu samotności, teraz czuła się najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. Dzięki Alojzemu uwierzyła w siebie, w swoją urodę i w to, że może kochać i być kochaną. Niestety szczęście okazało się kruche jak wiosenny lód. Pewnego letniego wieczoru, gdy siedziały na ławce w parku, Alojzy powiedział jej, że rodzice przeprowadzają się do innego miasta. Paulina, nie wiem, co będzie dalej. Zaczął Alojzy, a jego głos drżał. Może już nigdy się nie zobaczymy. Nie mów tak, szepnęła Paulina. Łzy zakryły jej oczy. Będziemy do siebie pisać listy i nigdy o sobie nie zapomnimy. Tak, rzucił Alojzy. Będziemy pisać listy i będziemy wysyłać sobie paczki, książki i prezenty urodzinowe. Rozstanie było bolesne. Paulina czuła tęsknotę i pustkę. Po rozstaniu pisała listy do Alojzego, opowiadając mu o wszystkim, co działo się w jej życiu. O studiach, znajomych i nowym mężczyźnie w życiu matki. Ale odpowiedzi przychodziły coraz rzadziej. Były mniej ciepłe, mniej kochające. Czas mijał. Paulina dorosła, skończyła szkołę i poszła na studia. Starała się zapomnieć o Alojzym, ale obraz chłopaka nigdy nie opuszczał jej myśli, a jego imię czasem pojawiało się w jej głowie, przypominając o pierwszej miłości i bólu serca. Tak było aż do pamiętnej wiosny 95 roku. Słońce przebijające się przez młodą zieleń zalało kampus ciepłem. Paulina, szczupła, z potarganymi brązowymi włosami, spieszyła się na wykład. Jasnoniebieska sukienka podkreślała jej jasną cerę i ciemne, wyraziste oczy. Nigdy nie była pięknością w konwencjonalnym tego słowa znaczeniu, ale była w niej jakaś szczególna magia, pociągająca, tajemnicza. To właśnie tego wiosennego dnia poznała Mateusza. Wyglądał jak postać z ulubionej powieści. Wysoki, o szerokich ramionach, ubrany w modne wówczas dżinsy i skórzaną kurtkę. Jego oczy były hipnotyzujące. Była w nich niesamowita głębia i niewysłowiony smutek. Przepraszam, czy mogłaby mi pani powiedzieć, gdzie jest audytorium? Zapytał nieco zakłopotany. Tak, oczywiście, idź prosto, potem w lewo, to na końcu korytarza. Paulina uśmiechnęła się mimowolnie.
Jej głos brzmiał trochę niepewnie, ale jednocześnie prosto i otwarcie, bez najmniejszej nutki zająknięcia. Dziękuję, Bronisławo. Mateusz odwzajemnił uśmiech. Ten uśmiech jasny, radosny, jak promień słońca w pochmurny dzień, rozświetlił jej serce. Dziękuję. Powiedział i pospiesznie odszedł we wskazanym kierunku. Paulina, pozostając w miejscu, w którym się znajdowała, po raz pierwszy od dawna czuła się szczęśliwa. Nie mogła zrozumieć, co przyciągnęło ją do tego nieznajomego, ale z jakiegoś powodu jego obraz nie opuszczał jej umysłu. I właśnie od tego dnia zaczęła się historia ich znajomości i późniejszego wspólnego życia. Oczywiście było jeszcze wiele do zrobienia. Wyjazdy turystyczne, wypady, bardziej z przyzwyczajenia niż z konieczności po ziemniaki, choć nie było już wtedy PGR-ów. Ale każda randka była jak święto, pełne czułości, szczerości i głębokich uczuć. Mateusz pochodził z zamożnej rodziny. Jego ojciec prowadził gospodarstwo warzywne na przedmieściach. Ale mimo to Szczepan do końca swojego krótkiego życia pozostał prostym i skromnym człowiekiem, który nigdy nie chwalił się swoją pozycją. Mateusz również nie chwalił się statusem ojca. Tym bardziej, że w latach 90. popularność zdobywał zupełnie inny zawód – handel i przedsiębiorczość. Paulina z kolei otworzyła przed nim duszę. Opowiedziała o swoich fantazjach i nadziejach. Marzyła o dużej, przyjaznej rodzinie, o wygodnym życiu, w którym nad wszystkim królować będzie miłość i wzajemne zrozumienie. Mateusz zawsze uważnie słuchał, a jego serce reagowało na słowa narzeczonej. Wtedy jeszcze czuł, że spotkał swoje przeznaczenie. Kobietę, którą kochał ponad życie. Ich szczęście miało jednak przejść ciężką próbę. Matka Mateusza, Gabriela, od samego początku była przeciwna małżeństwu. Uważała, że Paulina nie jest wystarczająco dobrą partią dla jej syna. Mateusz, czy ty jesteś ślepy? Ta dziewczyna chce tylko twoich pieniędzy. Syczała Gabriela, gdy Mateusz przedstawił jej dziewczynę. Tego wieczoru syn był wyjątkowo oburzony zachowaniem matki. Kochał Paulinę i nie zamierzał słuchać niczyich uwag. Mamo, proszę, nie mów tak o Paulinie. To miła dziewczyna i kochamy się. Po pierwszym spotkaniu z Pauliną Gabriela obraziła się na syna i postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Zaczęła rozpowiadać plotki o dziewczynie, mówić, że nie jest złą dziewczyną i próbować wpłynąć na innych członków rodziny. Paulina rozumiała, że matka pana młodego jej nie akceptuje. Dlatego starała się nie zwracać uwagi na wybuchy złości, ale bolało ją to. Mateusz, ja tak dalej nie mogę. Ciężko jest znosić pogardę matki, ale ciągle wtrąca się w nasze relacje, powiedziała Paulina ze łzami w oczach. Mateusz przytulił ją i obiecał, że rozwiąże tę sytuację, bo kocha Paulinę i nigdy nie pozwoli jej cierpieć. Nie martw się, na pewno porozmawiam z mamą. Ona rozumie, że jestem poważniejszy niż kiedykolwiek. Rozmowa była jednak bezowocna. Gabriela pozostała przy swoim zdaniu, dalej knując przeciwko wybrance syna. Jednak mimo wszystkich przeszkód, Paulina i Mateusz pobrali się. Wesele było skromne, ale bardzo ciepłe i wzruszające. W uroczystości wzięli udział tylko najbliżsi przyjaciele i krewni. Po ślubie nowożeńcy wynajęli niewielkie mieszkanie w jednej z dzielnic akademików. Ich życie w tamtych latach było pełne miłości i nadziei. I to pomimo faktu, że w połowie lat 90. kraj przeżywał trudne czasy. Paulina, z wykształcenia inżynier, nie mogła znaleźć pracy w swoim zawodzie. Zakłady i fabryki redukowały zatrudnienie. Pracownicy byli zwalniani grupowo. Paulina, nie mogę cię wiecznie wspierać. Musisz gdzieś znaleźć pracę, oświadczył kiedyś zrozpaczony Mateusz. Słowa męża były niepotrzebne, bo ona sama już dawno zrozumiała, że musi znaleźć sposób na zarabianie pieniędzy, więc postanowiła zająć się fryzjerstwem. Zrobiła 3-miesięczny kurs w urzędzie pracy i zmieniła zawód. Witam, chciałabym ubiegać się o pracę u was. Okej, młoda damo, wypełnij formularz. Jeśli wszystko ci się spodoba, zatrudnimy cię. Salon był mały, z przestarzałymi meblami i niezbyt czystymi lustrami.
ale Paulina była szczęśliwa w każdej przestrzeni. Czasy były takie, że trzeba było się trzymać. Szybko nauczyła się strzyc i układać włosy, lubiła kontakt z ludźmi i sprawianie, że stawali się piękniejsi. Paulina, jesteś bardzo utalentowaną artystką. Potrafisz robić tak niesamowite fryzury. Myślę, że z czasem mogłabyś nawet otworzyć własny salon piękności, powiedziała jej kiedyś Łucja, koleżanka z pracy. Paulina na początku myślała, że to żart, ale Łucja mówiła poważnie. Paulina, myślę, że powinnyśmy kupić ten salon fryzjerski. Pomogę ci. Mam trochę oszczędności i możemy razem otworzyć salon. Paulina spojrzała na nią ze zdziwieniem. Czy ona naprawdę mówiła poważnie? Długo się zastanawiała, a potem zgodziwszy się zaczęła oszczędzać. Pracowała bez weekendów, przyjmowała dodatkowe klientki w domu i marzyła o dniu, w którym będzie mogła otworzyć własny biznes. Zaledwie rok później okazało się, że kupiła salon fryzjerski. Perwo najpierw przeprowadziła remont, kupiła nowe meble, sprzęt i dzięki temu salon stał się jednym z najpopularniejszych w mieście. A potem jeszcze więcej. Kawiarnia nad brzegiem morza, kilka serwisów samochodowych w centrum i pierwszy w mieście salon komputerowy. Paulina była szczęśliwa. Czego jeszcze potrzeba? Ulubiona praca, troskliwy mąż i życie pełne świetlanych perspektyw. Wkrótce zaszła w ciążę. Paulina była w niebo wzięta. Mateusz cieszył się razem z nią. Wyobrażali sobie, jak będą wychowywać dziecko, jak będą mu czytać bajki na dobranoc, chodzić z nim na spacery. Ale podły los znów zaaranżował próbę sił. Paulina straciła dziecko w 8 miesiącu. Wczesny poród był trudny i dziecko urodziło się martwe. Trafiła do szpitala, nie mogąc zrozumieć, dlaczego spotkało ją takie nieszczęście. Paulina, tak mi przykro, że musiałaś przez to wszystko przejść. Zawsze będę przy tobie, nieważne co się stanie. Mateusz zapewnił ją, trzymając za rękę. Jednak w duszę Pauliny wkradły się wątpliwości. Przecież wcześniej spóźnił się na zwolnienie, a tłumaczył, że po prostu upił się z kolegami, łowiąc ryby. Gdzie byłeś? Zapytała Paulina z oburzeniem. Przepraszam, kochanie, nie chciałem cię urazić. Po prostu wyszedłem na chwilę z przyjaciółmi. Nawet nie wiesz, co masz na sobie. Nie chcę cię widzieć. Zostaw mnie samą z twoją mamusią. Tak się składa, że to właśnie obojętne zachowanie Mateusza doprowadziło Paulinę do depresji. Długotrwałą depresję. Ale Gabriela oczywiście nie przepuściła okazji, by powiedzieć coś niemiłego. Ostrzegałam cię. Nie możesz urodzić dziecka. Jesteś bezpłodna i to wszystko twoja wina. Puste naczynie to puste naczynie. Szkoda, że nigdy nie pojawiłaś się w naszym życiu. Paulina nie wytrzymała i zemdlała. Miała koszmary, w których widziała swoje martwe dziecko i czuła się winna. W tym momencie Paulina nie wytrzymała i postanowiła uregulować swoje życie, płacąc rachunki. W milczeniu ubrała się i poszła na most. Wody wzburzonej rzeki zawsze kusiły ją swoimi spokojnymi falami, szepcząc dziwne frazy w języku, który rozumiała tylko ona. Z wody przyszliśmy, do wody pójdziemy, szepnęła Paulina i chwyciła się zimnej poręczy mostu. Co ty wyprawiasz? Rozległ się czyjś zachrypnięty męski głos. Paulina otworzyła oczy i oniemiała. Przed nią stał starszy woźny z przedszkola i trzymał ją za rękę. Puść mnie! Ja już nie chcę żyć! Nie musisz tego robić! Masz całe życie przed sobą. Ja też, kiedy mój syn pojawił się w cynkowej trumnie, zmieniłam zdanie. Nie mogłam uwierzyć, że to on. Ale potem to zaakceptowałem. Na studiach pracował jako brygadzista, ale został dozorcą. Żeby być bliżej przedszkolaków, żeby jego dusza miała spokój. Mój Krystian patrzy na mnie z nieba. Wiem, że tak jest. Patrzy i uśmiecha się. A czasem przychodzi w snach. Któregoś dnia narzekał, że mu tam zimno. Poszłam więc prosto do kościoła, zamówiłam nabożeństwo, uroczystą kolację. Tak to jest, moja droga. A ty mówisz, że nie ma po co żyć. Proszę, córko, nie rób tego, nie rób tego. Po tych słowach Paulina rozpłakała się jak dziecko. Czuła się całkowicie załamana.
Tego dnia dozorca pomógł jej wrócić do domu, gdzie spędziła kilka dni w łóżku, nie mogąc z niego wstać. Paulina, nie powinnaś była tego robić. Musisz wstać i zacząć żyć dalej. Musisz zdać sobie sprawę, że nie jesteś sama. Kocham cię i zawsze będę przy tobie. Mateusz wyraźnie przesadził, przytulając ją i próbując pocieszyć. Paulina jednak nie potrafiła odzyskać swoich uczuć. Każdego dnia rozpamiętywała stratę dziecka, a jej serce przepełniał ból. Zdała sobie sprawę, że nie będzie mogła żyć tak jak wcześniej. Musiała znaleźć nową drogę i nowy cel w życiu. Ku zaskoczeniu samej siebie Paulina zaczęła prowadzić dziennik. Oczywiście w tajemnicy przed wszystkimi, a przede wszystkim przed teściową, która w tym czasie po pochowaniu męża zaczęła coraz częściej chorować. Z czasem ból po stracie dziecka zaczął nieco ustępować. Paulina nauczyła się żyć z tym bólem i stał się on częścią jej życia. Paulina nie była sama w swojej tragedii, ponieważ są inni ludzie, którzy również doświadczyli bólu po stracie. Kiedy Paulina rozwinęła swoje umiejętności pisarskie, nagle zdała sobie sprawę, że nieświadomie znalazła akceptację. Nie, biznes, pieniądze, wszystko to jest tylko środkiem do celu, a najważniejsza stała się kreatywność. Na początku nieśmiała, niepewna, potem silna i szczera. Paulina zaczęła pisać opowiadania i powieści. Pierwszy utwór opowiadał o kobiecie, która podobnie jak ona straciła dziecko. W tej historii Paulina wyraziła cały swój ból i po raz kolejny obnażyła złamane serce. Paulina to niesamowita historia. Jesteś utalentowaną autorką i potrafisz pisać rzeczy, które poruszają ludzkie serca, wykrzyknęła Liliana, koleżanka z pracy. Po nabraniu pewności siebie Paulina kontynuowała tworzenie. Każda z jej historii opowiadała o kobiecie, jej życiu, miłości i bólu. Krytycy nazywali Paulinę utalentowaną autorką, a czytelnicy mówili, że jej książki pomagają im żyć. Jej historie były nawet tłumaczone na inne języki. Paulina nie była jednak tym szczególnie poruszona, ponieważ jej rzemiosło nie przynosiło pieniędzy i potrzebowała jedynie ujścia. Pewnego dnia zobaczyła ogłoszenie w gazecie. Miejscowy dom dziecka potrzebował sponsorów, aby wyremontować budynki i poprawić otoczenie. Mateusz, może weźmiemy dziecko z domu dziecka? Paulina, która nigdy nie była w stanie zajść w ciążę, zasugerowała z nadzieją. W pokoju zapanowała napięta cisza. Szczerze mówiąc, jej mąż nie chciał wziąć dziecka i bał się, że będzie to zbyt trudne. Ale Paulina nie poddawała się, choć nie była do końca pewna, czy potrafi pokochać cudze dziecko. Ale zdawała sobie też sprawę, że Mateusz potrzebuje wsparcia, a ona potrzebuje czegoś, co pomoże jej przetrwać. W porządku, zgodził się. Ale wybierzmy razem. Odwiedzili kilka domów dziecka, gdzie Paulina patrzyła na dzieci z bólem i współczuciem. W końcu zobaczyła jego, Xawerego, około 5-letniego chłopca o wielkich, ciemnych oczach, które patrzyły na świat z niezrozumiałym strachem. Zaadoptujmy go. Dzieciak jest taki słodki, powiedziała Paulina. Widać, że nas potrzebuje. Mateusz zgodził się z trudem, choć obawiał się, że Xawery nie będzie pasował do ich rodziny. Paulina, szczerze w to wątpię, powiedział mąż. Jest taki ponury, dziwnie wygląda. No, zdecyduj się. Spróbujmy, Mateuszu, poprosiła Paulina. Musimy mu pomóc. Mateusz machnął ręką i zaczął szykować się do zbierania potrzebnych dokumentów. Xawery szybko przywiązał się do Pauliny i od pierwszych dni nazywał ją mamą. Czuł jej ciepło i miłość. Mateusz natomiast pozostał chłodny i nieco zdystansowany. Jak twierdzi jego żona, nigdy nie pogodził się z bólem i stratą dziecka. Xawery dorastał rozpieszczony i nieposłuszny, robił co chciał. Paulina starała się wychować syna, ale była bezsilna wobec jego kaprysów. Mamo, ja chcę zabawkę! Krzyczał, tupiąc nogą w dziale z zabawkami w centralnym domu handlowym. Xawery, nie bądź taki! Upominała go. Nie możemy kupować każdej zabawki. Chcę tę. Chłopiec krzyczał, a łzy spływały mu po policzkach.
Mateusz był bezradny w sprawach wychowawczych, bo nie wiedział, jak postępować z dziećmi. Paulina westchnął smutno. Może powinniśmy oddać Ksawerego do domu dziecka? Mateusz, nawet o tym nie myśl, powiedziała kategorycznie. Nie możemy go porzucić, to nie zabawka. Uspokój swoją dumę i uświadom sobie, że nigdy nie będziemy mieli drugiego syna. Długo przekonywała męża. Mówiła, że dziecko potrzebuje miłości. Ale proszę, Mateuszu, dajmy dziecku szansę na szczęście. Mateusz uległ i w końcu zrzucił na nią wszystkie troski, biznes, wychowanie syna, a nawet opiekę nad jego chorą matką. W ostatnich latach Gabriela chorowała szczególnie często. Jej oczy, niegdyś zimne i przenikliwe, stały się matowe i pozbawione życia. Paulina, mimo wszystkich przewinień, opiekowała się teściową przez około 2 lata. Pielęgnowała ją, gotowała jej posiłki, a nawet czytała jej książki, gdy dokuczały jej silne bóle. Paulina w głębi duszy czuła, że Gabriela bardzo jej potrzebuje, choć nie mówiła o tym z dumy i miłości do samej siebie. Pewnego wieczoru, gdy Paulina siedziała przy łóżku teściowej, Gabriela nagle chwyciła dłoń szwagierki i ścisnęła ją tak mocno, że ta zawołała. Paulina, wybacz mi. Za co ty mnie przepraszasz? Za wszystko, moja droga. Za zło, które ci wyrządziłam. To ja podmieniłem twoje dziecko. Tak naprawdę dziecko żyło. Przekupiłem położną, żeby przyniosła ci martwe dziecko alkoholika. Słowa jej krwi były jak uderzenie pioruna. Paulina zastygła w miejscu. Jej umysł nie chciał przyjąć tej informacji. Co ty kłamiesz? To nie może się dziać naprawdę. Nie, Paulino, to prawda. Jestem prawdziwym potworem. Dopilnuję, żebyś nigdy nie została matką. Chciałem, żebyś cierpiała i na zawsze odeszła z życia Mateusza. A teraz modlę się do Boga, aby dał ci wiele lat życia małżeńskiego. Wybacz mi, proszę. Wyszeptała Gabriela, a po jej twarzy spłynęły gorzkie łzy. Gdzie on jest? Gdzie jest moje dziecko? Paulina nie mogła się powstrzymać. Nie wiem, kochanie. Oddałam go do domu dziecka. Tak, zrujnowałam ci życie i chciałam, żebyś żyła z tym bólem. Przepraszam. Teściowa szepnęła cicho. Zamknęła oczy i już nigdy ich nie otworzyła. Po śmierci Gabrieli Paulina została sama z tą straszną tajemnicą. Nie wiedziała, co robić, ale była pełna nadziei, że odnajdzie swoje dziecko. Mateusz, który po śmierci matki mocno pił, nie uwierzył w jej historię, uznając ją za halucynacje wywołane silnymi lekami przeciwbólowymi. Ksawery, uczeń liceum, uważał, że jego babcia przed śmiercią miała demencję i nie należy wierzyć w jej wersję. Mimo sceptycyzmu męża i syna, Paulina i tak zaczęła badać sprawę. Szukała informacji o położnej, która została przekupiona przez jej teściową. Chętnie chwytała wszelkie tropy, które mogły ją do czegokolwiek doprowadzić. Nie było łatwo. Paulina napotykała wiele przeszkód. Ludzie odmawiali jej pomocy, obawiając się odpowiedzialności karnej, ale Paulina nigdy się nie poddała. Wiedziała, że musi odnaleźć syna. I w końcu Paulina trafiła na ślad tej nieszczęsnej położnej, Kornelii. W tym czasie była już częściowo sparaliżowana i mogła poruszać się po Domu Miłosierdzia jedynie na wózku inwalidzkim. Mimo to położna wszystko pamiętała. Tak, podmieniłam dziecko, powiedziała Kornelia. Gabriela zapłaciła mi dużo pieniędzy. Powiedziała, że jej syn powinien być jedynym spadkobiercą. Nie miałem dość pieniędzy, żeby kupić domek letniskowy. Kupiłem domek i rok później spłonął. Gdzie jest moje dziecko? Zapytała Paulina. Adoptowałam go. Położna odpowiedziała ściszonym głosem. Ale nie wiem, kto to zrobił. Paulina była zdruzgotana. Wydawało jej się wtedy, że nigdy nie odnajdzie dziecka. Daj spokój, to wszystko bzdury. Dwie stare baby wymyśliły jakieś bzdury, a ty w to uwierzyłaś. Jedźmy do Ksawerego i wybierzmy z katalogu samochód dla instytutu. Wyraził swoją opinię mąż. Ale Paulina nie zamierzała się poddawać i pół roku przed tym, jak odkryła u siebie objawy groźnej choroby, zwróciła się o pomoc do prawnika Konrada,
który również był członkiem organizacji wolontariuszy poszukujących zaginionych osób. Paulina, z trudem powstrzymując ekscytację, opowiedziała mu wszystko, co wiedziała. Mogę spróbować znaleźć akta w archiwum domu dziecka, ale będzie to dość trudne. Minęło tyle lat, powiedział prawnik. Paulina była gotowa czekać w nieskończoność, a jej dusza była pełna nadziei i strachu jednocześnie. Ale co, jeśli nie znajdzie swojego syna? A jeśli on nie będzie chciał się z nią widzieć? A co, jeśli Konrad zadzwoni do niej kilka tygodni po rozpoczęciu śledztwa? Znalazłam go. Paulinie zadrżały ręce. Nareszcie. Mój ulubiony syn. Mateusz będzie taki szczęśliwy. A gdzie on jest? Paulina zapytała z niepokojem. Prawnik przerwał na dłuższą chwilę, najwyraźniej postanawiając przygotować ją na coś złego. Wybacz nagłość, Paulino, ale twój syn zginął w pożarze domu dziecka. Spłonęła część archiwum, więc wyślę pani miejsce na cmentarzu. Cóż, przykro mi z tego powodu. Czy to na pewno mój syn? Myślałem, że położna powiedziała, że jest adoptowany. Balansując na granicy omdlenia, Paulina wykrzyknęła. Zdzisław zachwiał się. No wiesz, nie jestem Panem Bogiem. Wszystkiego można być pewnym. Ale wszystkie dokumenty za tym przemawiają. A Rejsa, ona, jakby to lepiej ująć, w ogóle w zaawansowanym wieku załamała się psychicznie. Ostatnim razem, gdy z nią byłem, rozmawiała z kotem i prosiła go o radę w sprawie sporządzania testamentów. Wyobraź sobie, wierząc, że kot pomoże jej w sprawach spadkowych. Ale kiedy ją widziałam, była jeszcze całkiem do rzeczy, zauważyła nieśmiało Paulina. Prawnik westchnął smutno. Jeśli pani nalega, mogę kontynuować poszukiwania za darmo. To nie jest dla mnie takie trudne. Paulina skinęła głową i wyłączyła telefon, zakrywając twarz dłońmi. Mateusz w milczeniu wszedł do pokoju i potrząsnął głową. Przestań się zabijać o nic. Matka skwitowała brednie i ukłoniła się, machając na pożegnanie. A teraz przez rok nie możesz znaleźć spokoju. Lepiej idź, ugotuj coś do jedzenia. Umieram z głodu. Ostatnio jem i jem, ale nie mogę się nasycić. Paulina milczała i ocierając łzy poszła do kuchni. Znowu gotowanie i biznes, sprzątanie, pranie, prasowanie, rozwiązywanie problemów Xawerego na uczelni. Czy o takim życiu marzyła, siedząc za Lojzym na ławce w parku? Tak stała się służącą dla męża i syna. Mateusz nie potrafi nawet sam sobie zawiązać krawata, a mimo to chce prowadzić firmę. Podchwycił mądre słowa i żongluje nimi, jak mu się podoba. Cóż mogę powiedzieć? Mój syn też jest dobry. Wdał się w bójkę na dyskotece i podarł sweter komendantowi akademika. Teraz chce wynajęte mieszkanie, z udogodnieniami i co najmniej 3 pokojami. Do tego jacuzzi i ekran plazmowy na pół ściany. Ile warte jest dla niego to stypendium? Jest jak dawniej, gdy Paulina była studentką i oszczędzała każdy grosz. Żyła, noce spędzała nad książkami. Co innego mogła robić? Czy studiowała na darmo? Ze stanu smutnych rozmyślań wyrwał ją dźwięk otwieranych drzwi. W progu stanął sanitariusz. Przepraszam, mogę? Kazali wyregulować materac, żeby zapobiec odleżynom. Czasami wyłącza się po każdym cyklu. Przepraszam, że tu jestem. Dziewczynom jest trochę ciężko. Mamrotał zakłopotany Bartłomiej. Paulina uśmiechnęła się. Już dobrze, już dobrze. Przynajmniej teraz będą cię nosić na rękach. Chłopak zarumienił się i zaczął realizować swoje zadanie. Paulina obserwowała jego precyzyjne i dokładne ruchy, myśląc o swoich. Oczywiście Mateusz liczył tylko na jej rychłą śmierć i spadek. Inaczej nigdy nie pozwoliłby sobie na takie swobody jak kupno naszyjnika. No i jeszcze ta kochanka. Musiał stracić strach. Niczego się nie boi. W porządku, Mateuszu. Zobaczymy, kto to weźmie. Ty i Xawery nigdy nie dostaniecie moich pieniędzy. Staliście się zbyt piśmienni. To wy macie wąsy. Musimy wezwać notariusza. Będziemy musieli zmienić testament. Zobaczymy, jak wtedy zaśpiewają. Wystarczy. Przez 20 lat przeszedłem wystarczająco dużo. Niech teraz każdy radzi sobie sam.
Paulina uśmiechnęła się i pomyślała sobie. Xawery ostatnio zrobił się bardzo bezczelny. Nie opuszcza nocnych klubów i najwyraźniej tam też zamierza zaliczyć sesję. A gdyby tak odciąć mu dostęp do pieniędzy? Mateuszowi też. Co oni są, kotek kotek czy co? Pomyślała Paulina i poprosiła Bartłomieja, żeby wyjął smartfona z szafki nocnej i wybrał numer listy przez łącze wideo. Maciej, menadżer banku, natychmiast się poderwał i z radością dowiedział się, że Paulina żyje i nie zamierza umierać. Po wysłuchaniu klientki bankier zablokował również konta Xawerego i Mateusza, bez możliwości wypłaty choćby rubla. Przez cały ten czas Bartłomiej cierpliwie stał, czekając aż pacjentka skończy mówić. Gdy Paulina wreszcie skończyła wydawać dyspozycję bankierowi i notariuszowi, odetchnął z wyraźną ulgą. Po chwili wahania asystent ostrożnie zauważył. Paulina, przyszedł do ciebie lekarz. Wiesz, ten, który był na konsylium przeciwko odłączeniu cię od maszyny. Przyjechał do nas z zagranicy, żeby, że tak powiem, wymienić się doświadczeniami, ale urodził się i dorastał w naszym kraju. Zresztą sam się teraz przekonasz. Paulina spojrzała z niepokojem na Bartłomieja. Może innym razem? Nie jestem piękna, ale i tak czuję się nieswojo. Muszę trochę dojść do siebie. Bartłomiej wzruszył ramionami i bez słowa wyszedł z pokoju. Paulina odetchnęła. Teraz już nikt nie przyjdzie. Dlaczego ten obcokrajowiec nie może zostać w domu? My mamy swoje lekarstwa. Oni mają swoje. Każdy kraj jest dobry na swój sposób. Nie mogę uwierzyć, że wracasz do ojczyzny. W tym momencie odgłos otwieranych drzwi wyrwał Paulinę z półsnu. Z niepokojem odwróciła głowę w stronę wejścia. Drzwi otworzyły się bezszelestnie i do pokoju wszedł wysoki mężczyzna w wieku około 45 lat, o miłych i trochę smutnych oczach. Lekarz ubrany był w śnieżno-biały szlafrok, który podkreślał jego wysportowaną sylwetkę. Paulina zamarła, zdumiona do głębi. Jej serce zdawało się wyskoczyć z piersi. Zaparło jej dech w piersiach. To był Alojzy. Pierwsza miłość. Szkolny książę, o którym wiedziała prawie wszystko. Pamiętała jego lekki, nieco kpiący uśmiech. Dołeczki w policzkach, gdy się śmiał i ciepło jego dłoni, gdy pomagał jej wchodzić po stromych schodach w szkole. Alojzy, szepnęła Paulina. Gość się uśmiechnął. I ten uśmiech był taki sam jak przed laty. Paulina obudziła się. Jak się czujesz? Głos Alojzego brzmiał lekko zachrypnięty, z subtelnym akcentem, którego wcześniej nie zauważyła. Nie rozumiem, jak to się stało. Mruknęła, nie odrywając wzroku od twarzy Alojzego. Zostałem lekarzem, Paulino. Przyjechałam ze Szwajcarii na kilka miesięcy, żeby pomóc tutejszemu szpitalowi. Alojzy uśmiechnął się smutno. Życie jest pełne niespodzianek. Zamarła, nie mogąc wykrztusić ani słowa. Alojzy, jej Alojzy, który wydawał się na zawsze zagubiony w przeszłości, stał teraz przed nią. Mało tego, został lekarzem. Odniósł sukces i wyjechał za granicę. Tak myślałam. Paulina zawahała się, nie wiedząc, jak właściwie sformułować pytanie, by poradzić sobie z bólem rozłąki na tyle lat. Tak, Paulino, mnie też życie nie oszczędzało. Straciłem żonę kilka lat temu w wypadku samochodowym. Zostawiłem dwie piękne córki, bliźniaczki, Kazimierę i Teresę. Mają teraz po 10 lat. Tak, jestem późnym ojcem. Moja żona długo nie mogła zajść w ciążę. Nawet z tutejszym zapleczem medycznym jest czasem problem. Alojzy mówił spokojnie, ale w jego spojrzeniu Paulina dostrzegła tęsknotę. Tę samą, którą sama nosiła w sercu przez te wszystkie lata. Paulina słuchała w milczeniu, chłonąc każde słowo i próbując zrozumieć, jak potoczyło się życie jej przyjaciela. Tak się cieszę, że żyjesz, powiedział Alojzy, a jego głos stał się cichszy, jakby bał się spłoszyć swoim oddechem delikatnego motyla. W słowach Alojzego wyczuła coś więcej niż tylko przyjacielską radość. Z jego spojrzenia, intonacji, sposobu mówienia zrozumiała. Alojzy wciąż ją kochał.
i kochał ją przez te wszystkie lata. W tym momencie Paulina przypomniała sobie ich pierwsze spotkanie przed gabinetem logopedy, szkolną dyskotekę, na której on, wysoki i przystojny, z lekką niedbałością poprosił ją do tańca. Oczy nastolatka, pełne światła i dobroci, zahipnotyzowały ją. Zakochała się bezwarunkowo, bezgranicznie. Paulina spędziła kilka dni w szpitalu. Alojzy był zawsze przy niej, dbając o nią jako najcenniejszy skarb. Paulina, musisz stopniowo wracać do normalnego życia. Nie przeciążaj się. Przestań myśleć o mężu. Zrobiłam rozeznanie. Mateusz jest pewien, że nie zostało ci dużo życia i wyjechał z dziewczyną nad morze, powiedział Alojzy, chowając poduszkę do środka. Chciałabym być blisko ciebie, szepnęła Paulina, patrząc na niego z miłością. A ja chcę być zawsze przy tobie, odpowiedział Alojzy, biorąc jej dłoń w swoją. Paulina została wypisana ze szpitala po 3 tygodniach. Mateusz przez ten czas wiele się o sobie dowiedział, między innymi otrzymał pozew rozwodowy i borykał się z poważnymi problemami finansowymi z powodu zablokowanej karty. Wcześniej jej mąż korzystał z sald gotówkowych i nie zdawał sobie sprawy, że jest bankrutem. Ksawery został wyrzucony z uczelni za złe oceny, a teraz czekało go wojsko. Paulina jednak nie przejmowała się tym. Skoro jej i mężowi nie udało się wychować męskiego syna, to może i surowi wojskowi instruktorzy dadzą radę, kto wie. Pomimo tego, że była jeszcze słaba, w jej sercu płonął płomyk nadziei na dalsze relacje, bo Alojzy zaproponował jej zamieszkanie z nim. No, właściwie nie z nim, ale w domu jej nieżyjących już rodziców. Moja córka Kazimiera i Teresa pragną się poznać, powiedział Alojzy i delikatnie wziął ją za rękę. Paulina zgodziła się niemal natychmiast. Chciała być bliżej niego, jego miłości. Dom okazał się całkiem przytulny, pachnący domem. Kazimiera i Teresa były tak słodkie i miłe, że Paulina od razu pokochała je całym sercem. Jak miło, że jesteś teraz z nami, ciociu Paulino, powiedziała Kazimiera, przytulając ją. W oczach Pauliny zalśniły łzy. W głębi serca nigdy nie przypuszczała, że jej życie może się tak drastycznie zmienić. Jeśli nie na szczęście, to na nieszczęście. Jakie z was wspaniałe dziewczynki, powiedziała, przytulając bliźniaczki. Wieczory spędzali razem. Alojzy opowiadał o swoim życiu w Niemczech, o pracy, o marzeniach i planach na przyszłość związanych z otwarciem prywatnej kliniki, ale już tu, w domu. Paulina dzieliła się z nim swoimi wspomnieniami, radościami i smutkami. Jestem taka szczęśliwa, że mam cię w swoim życiu. Nigdy nie przestałam cię kochać, wyznał Alojzy. A ja kocham cię bardzo, bardzo mocno, odpowiedziała Paulina. Szybko przyzwyczaiła się do nowego życia. Pomagała Alojzemu w domu, opiekowała się dziećmi i stała się dla nich prawdziwą mamą. Rodzina spędzała ze sobą dużo czasu, spacerując po parkach, chodząc do teatru, kina i czytając książki. Mamo, opowiedz nam jakąś historię. Kazimiera i Teresa pytały, kiedy pójdą spać. A Paulina z przyjemnością czytała córkom. Lubiła być blisko nich, czuć ich ciepło i miłość. A rozwód z Mateuszem był prawie bezbolesny. Małżonek próbował doprowadzić do podziału majątku, ale ostatecznie otrzymał tylko domek i używany samochód, którym jeździł w czasie postępowania rozwodowego. Seweryna natychmiast od niego odeszła. Tym bardziej, że sprezentowany Mateuszowi naszyjnik w rzeczywistości okazał się zwykłą biżuterią przeznaczoną do wpuszczania kurzu w oczy. Paulina nie rzuciła Ksawerego. Otworzyła konto bankowe na jego nazwisko, ale pod jednym warunkiem. Pieniądze były przeznaczone na kilka lat z góry, ale Ksawery mógł je otrzymywać co miesiąc dopiero po ślubie, narodzinach lub adopcji dziecka i znalezieniu pracy. Początkowo jej adoptowany syn miał do niej wielkie pretensje, ale potem mu przeszło i nawet dostał się ponownie na studia. Paulina mogła się tylko domyślać, ile to kosztowało jej syna, bo wcale nie chciał studiować.
Bartłomiej od czasu do czasu dzwonił do swojej byłej pacjentki, by sprawdzić, co u niej słychać. Raz nawet przyjechał w odwiedziny i przyniósł bezpańskiego szczeniaka, którego znalazł na ulicy przy śmietnikach. Kazimiera i Teresa natychmiast wzięły szczeniaka i pospieszyły go nakarmić i wykąpać. Tego wieczoru spotkały się na miłej kolacji z Alojzym, córkami, Pauliną i Bartłomiejem. Młody sanitariusz, w przeciwieństwie do wszystkich, czuł się nieswojo i ciągle spoglądał w stronę pani domu, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie mógł znaleźć w sobie siły. Paulina kilka razy próbowała zagadać do chłopaka, ale ten zachowywał się sztywno i zwracał uwagę na szczeniaka. Następnego ranka Paulinę obudził telefon. Wichrzyciel był prawnikiem, który najwyraźniej miał jakieś informacje. W przeciwnym razie, po co dzwoniłby do niej kilka miesięcy po ostatniej nieudanej rozmowie? Paulina z nadzieją odebrała połączenie i przyłożyła ucho do głośnika. Dzień dobry, Paulino. Mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. Zamarła ze zdumienia. O co chodzi? Pani syn został odnaleziony. Żywy. Prawnik natychmiast się poprawił. Jak to żywy? Powiedział pan, że jest. Paulina sapnęła z przerażenia. Żyje i jest bliżej niż myślisz. Wyjrzyj proszę przez okno i zobacz go na własne oczy. Konrad powiedział zadowolonym głosem. Paulina podeszła na sztywnych nogach do okna i szarpnięciem odsunęła ciężką zasłonę. Serce biło jej jak oszalałe. Chciało wyskoczyć z piersi. Tuż przed jej oknem stał uśmiechnięty Bartłomiej z ogromnym bukietem róż. Jak się okazało, wczoraj dowiedział się, że Paulina należy do niego, ale z jakiegoś powodu nie mógł powiedzieć matce prawdy. Cały wieczór drżał z podniecenia jak liść osiki, ale rano się zdecydował. Przy wsparciu Konrada spróbował jeszcze raz, ale teraz mu się udało. W oczach Pauliny zalśniły łzy, gdy jej syn wpadł do salonu i rzucił się, by ją objąć. Ptaki śpiewały w jej sercu. Chciała unieść się jak wróżka. W końcu nie na darmo mówi się, że po 40 życie dopiero się zaczyna, a po 50 zaczyna się rozumieć jego smak.